drodzy, witajcie 30 października w piątek i chciałbym Was przywitać i zachęcić do tego, abyśmy również i ten dzień zaczęli Bożym Słowem. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 34 rozdziale, w 21 wierszu tak czytamy. Przez 6 dni pracować będziesz, a dnia 7 odpoczniesz. Natomiast apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, tak pisze w 16 wierszu. Pilnuj siebie samego i nauki. Trwaj w tym. Drodzy, kolejny dzień. Piątek. Wszystkim nam ten dzień kojarzy się, że tydzień już mija. Ale czy mija nasza praca? Czy potrafimy w spokoju rozsiąść się w fotelu i zapomnieć o trudach związanych z naszymi obowiązkami? Drodzy, wszyscy dobrze wiemy, że praca jest jedną ze składowych życia człowieka. Czasami jest ona najważniejsza w naszym życiu. Zapominamy wtedy, można powiedzieć, o Bożym świecie. Zapominamy o naszych najbliższych. Zapominamy o tym, że jest nam dane coś innego, oprócz tego, żeby pracować. I pewnie wielu z Was zgodzi się z taką tezą, że budzimy się rano w poniedziałek, a chodzimy spać w piątek wieczorem. I myślę, że od kilkudziesięciu lat to powiedzenie staje się bardzo realne, ponieważ zapominamy. Zapominamy o tym, aby odpocząć. I dzisiaj właśnie te dwa teksty chcą nam przypomnieć tą jakże ważną dla nas rzecz, jakim jest odpoczynek. Odpoczynek od naszych codziennych obowiązków. Nie tylko od pracy, tej, którą wykonujemy w naszym zawodzie, w naszym powołaniu, ale tej pracy domowej, której często jest naprawdę coraz więcej. A jeśli jest więcej, nie potrafimy się z tym uporać. Ciągle patrzymy na zegarek, bo musimy gdzieś zdążyć. Czy jest jeszcze miejsce i czas, żeby tak móc spokojnie posiedzieć w fotelu, wziąć do ręki książkę, zaparzyć sobie dobrą herbatę czy kawę i odpocząć. I dzisiaj nauka, w której mamy trwać. Apostoł Paweł przypomina to swojemu uczniowi, Tymoteuszowi, ale również i nam. Mamy trwać w nauce, a także w Bożych przykazaniach. 7 dnia odpoczniesz. Odpoczynek. To ważna rzecz dla człowieka. Odpoczynek od codziennego stresu, od pracy. Odpoczynek to miejsce. Odpoczynek to czas. Czy jeszcze znajdujemy w swoim życiu takie momenty, żeby zapomnieć, żeby móc powiedzieć sobie, nie muszę już o tym myśleć. Kościół, drodzy, jest taką przestrzenią, w której chcemy odnajdywać odpoczynek. W Bogu możemy odpocząć. W poniedziałek mówiłem o tym, że Pan Bóg jest dla nas najlepszym pocieszeniem.
A dzisiaj chciałbym, żebyście zrozumieli to, że w Bogu mamy odpocznienie. Że w Bogu, w Jego Słowie możemy znaleźć takie momenty, takie sytuacje, kiedy On nas nie tylko posila, ale także to Słowo daje nam wewnętrzny odpoczynek. Gdzie już nie musimy myśleć o sprawach dnia codziennego. Gdzie nie musimy zaprzątać sobie głowy tym, czy zdążymy na to, czy na inne spotkanie. Tam jest ten najlepszy odpoczynek. Chcemy pamiętać o tym, aby móc razem z Panem Bogiem nie tylko tego siódmego dnia odpocząć, ale w Nim każdego dnia znaleźć to miejsce i ten czas, żeby powierzyć Mu naszą pracę, która jest przecież dla nas bardzo ważna. Powierzyć Mu to, aby On nam błogosławił, strzegł nas i prowadził. Chciałbym Wam, drodzy, życzyć w ten piątkowy poranek wiele Bożego błogosławieństwa. I już teraz życzyć Wam Bożego odpoczynku. Tego najlepszego. Tego, którego świat dać nam nie może. Boże Wszechmogący, Tobie dziękujemy za ten kolejny dzień. Za to, że Ty go nam dałeś. Ty chcesz nas prowadzić. I Tobie się powierzamy. Powierzamy ten dzień, powierzamy kolejne dni naszego życia. I prosimy Cię, abyś nam błogosławił. Abyś nas strzegł. I każdego dnia prowadził. Abyśmy mogli w Tobie znaleźć pokój i ciszę. Abyśmy w Tobie mogli znaleźć